Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 17 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. W dzisiejszym odcinku skupimy się na przerażającej sprawie dotyczącej okrutnego podwójnego morderstwa, do którego doszło w Zwierzyńcu w nocy z 13 na 14 marca 1993 roku. Sam przyznam szczerze, wcześniej o tej sprawie nie słyszałem i dowiedziałem się o niej przypadkiem od mojej znajomej, którą, jeżeli słucha odcinka, serdecznie pozdrawiam. Zapraszam Was do zapoznania się z tą historią. 12 marca 1993 roku. Hania W., 20-letnia mieszkanka Poznania, była studentką pielęgniarstwa i olbrzymią zwolenniczką jeździectwa, do którego miłością pałała już od dzieciństwa. Wraz ze swoją bliską przyjaciółką z Lęborka, poznaną w studium pielęgniarstwa jesienią 1992 roku, Iwoną G., postanowiły spędzić jeden z weekendów w małej miejscowości położonej na skraju Puszczy Noteckiej, w powiecie międzychodzkim. Zanim jednak przejdziemy dalej, poświęćmy kilka chwil na przybliżenie obrazu wspomnianej puszczy. Jest to mniej więcej 100-kilometrowy obszar rozciągający się między Wartą a Notecią. Od lat Puszcza Notecka przyciąga swoim pięknem osoby spragnione bliskości z naturą. Poza licznymi gatunkami zwierząt, znaleźć można tam także wiele wysokich, niemal 20, a niekiedy i 30-metrowych wydm wraz z istnym labiryntem pagórków i kotlin. Choć jej centrum to głównie tereny ubogie w wodę, to jednak na jej pograniczu znajduje się ugrupowanie kilku jezior rynnowych, takich jak na przykład Jezioro Mialskie, Nowokwiejeckie, Sierakowskie czy Jezioro Soleckie. Zwiedzając puszczę, napotkać można się także na opuszczone domy czy stare cmentarze. Puszcza Notecka to jeden z najrzadziej zaludnionych obszarów w kraju. I właśnie na południowym pograniczu tejże puszczy, a konkretnie przy drodze wojewódzkiej nr 198, mieści się wspomniana wcześniej miejscowość – Zwierzyniec. Liczy ona około 30 mieszkańców, a do najbliższego przystanku autobusowego trzeba iść aż 5 km. Poza kilkoma domami znaleźć można tu również stadninę koni i staw, a wszystko to w otoczeniu lasu sosnowego. Dla kogoś chcącego odpocząć i oderwać się od zgiełku miasta jest to więc świetna baza wypadowa. I między innymi dlatego też dziewczyny wybrały ją na cel swojej mniej więcej dwugodzinnej podróży. Tyle bowiem zajmuje dotarcie do Zwierzyńca autobusem z Poznania. Poza samym odpoczynkiem, Hania bardzo chciała zarazić swoją miłością do jeździectwa Iwonę, a ta postanowiła zgodzić się na pomysł przyjaciółki i nabyć przy tym w swoim życiu nowego i ciekawego doświadczenia. Jako że Hania wielokrotnie bywała w miejscowej stadninie, to była na tyle dogadana z właścicielem, że w zamian za pomoc przy koniach, karmiąc je czy też sprzątając stajnie, mogła ona korzystać z możliwości jazdy konnej za darmo. Dziewczyny postanowiły wynająć pokój u miejscowego drwala, 23-letniego Mariana S., zwanego też przez innych mieszkańców Marysiem. Choć nie prowadził on pensjonatu, to bardzo chętnie wynajmował turystom trafiającym do Zwierzyńca pokoje w swoim domu, mogąc przy tym nieco dorobić do swojej wypłaty. Dużym plusem przemawiającym za wynajmem pokoju Mariana była też lokalizacja. Dzięki temu, że znajdował się on niedaleko stajni, Hania z Iwoną nie musiały przemierzać dodatkowych kilometrów. Warto też wspomnieć, że nie był to pierwszy raz, kiedy Hania wynajmowała u niego pokój. Było to więc sprawdzone i wydawałoby się pewne miejsce. W piątek, 12 marca, po wcześniejszym powiadomieniu o wyjeździe rodziców i znajomych, dziewczyny wyruszyły w drogę, zabierając również ze sobą psa Hani i dotarły na miejsce pod wieczór. Od razu postanowiły udać się do domu Mariana w celu pozostawienia bagaży i odpoczynku. Następnego dnia, niemalże całą sobotę, poświęciły one jeździe konnej, po czym wieczorem udały się na małą imprezę wyprawioną w domu Mariana S.
Całe towarzystwo zebrało się w pokoju z kominkiem, a na miejscu poza samym Marianem znajdował się także jego o 3 lata młodszy brat Józef i ich 42-letni wujek Henryk P., a także ich 22-letni znajomy Piotr A. Początkowo wszystko było w jak najlepszym porządku. Wszyscy rozmawiali ze sobą na najróżniejsze tematy, umilając sobie dodatkowo czas zakupionym wcześniej alkoholem. Czas mijał, a towarzystwo robiło się coraz to bardziej śmiałe, a w szczególności mocno już wstawiony Marian. W pewnym momencie, gdy Hania postanowiła wyjść na chwilę na dwór, aby wyprowadzić swojego psa, Marian postanowił wykorzystać jej nieobecność i spróbować bardziej śmiałych zalotów wobec jej przyjaciółki. Ta nie była jednak zainteresowana i stanowczo opierała się nachalnemu i pijanemu drwalowi, próbując jakoś się wykręcić. Marian nie dawał jednak za wygraną i skrupulatnie przekraczał coraz to następne granice, aż w pewnym momencie Iwona zrozumiała, że nie da rady przeciwstawić się mężczyźnie i będzie musiała uciec się do samoobrony. Jako że jej szanse przeciwstawienia się fizycznie Marianowi były raczej nikłe, postanowiła użyć posiadanego przy sobie gazu, zakupionego specjalnie na takie okazje. Jak tylko Marian zobaczył, co Iwona zamierza uczynić, mocno się zdenerwował i w nagłym przypływie złości uderzył ją w twarz. Jako że był on bardzo silnym, niemal każdego dnia pracującym ciężko fizycznie mężczyzną, to siła, z jaką uderzył Iwonę, była na tyle duża, że aż dosłownie zwaliła ją z nóg. Co gorsze, gdy upadała, nieszczęśliwie uderzyła głową o kant kominka. Kiedy tylko osunęła się na podłogę, jej ciałem momentalnie wstrząsnęły drgawki, a z ust poleciała krew. Mężczyźni stojąc w osłupieniu przyglądali się całej scenie. Żaden z nich nie ruszył na ratunek. Nie wiadomo jednak, czy to nadmiar alkoholu przyćmił ich trzeźwe myślenie, czy też może zdawali oni sobie sprawę, że dziewczyna tego upadku nie przeżyje i nie ma już szans jakkolwiek jej pomóc. Kiedy po chwili drgawki ustały, chcący uniknąć odpowiedzialności Marian poprosił swojego brata o pomoc w ukryciu zwłok. W tym celu mężczyźni przenieśli ciało do sąsiedniego pokoju, kładąc je na łóżku i zamykając drzwi. Wkrótce potem do domu wróciła Hania. Zdziwiona nieobecnością Iwony i śladami krwi, zapytała o to, co się właściwie wydarzyło pod jej nieobecność i gdzie jest jej przyjaciółka. Marian wraz z bratem, zdając sobie sprawę, że nie mogą zostawić dziewczyny będącej świadkiem przy życiu, postanowili niezwłocznie złapać ją za ręce i siłą zaprowadzić do pokoju, tego samego, w którym znajdowało się ciało jej przyjaciółki. Po zamknięciu drzwi, siedzący w osłupieniu w pokoju kominkowym Piotr i Henryk przysłuchiwali się przeraźliwym krzykom mordowanej dziewczyny. Już po wszystkim dom opuścił każdy z obecnych mężczyzn, poza samym Marianem, który postanowił pozbyć się zwłok zamordowanych studentek. W tym celu uznał, że najlepszym sposobem będzie poćwiartowanie ciał i spalenie ich w znajdującym się w pokoju kominku. O ile ciało Hanny poćwiartował całe, to ciało Iwony poćwiartował jedynie częściowo. Być może był już na tyle zmęczony, że zabrakło mu do tego sił. Proces ćwiartowania i palenia trwał przez całą noc, aż do samego rana. Widząc, że w kominku pozostały jeszcze niedopalone pozostałości ciał, postanowił on wyrzucić kości do oczka wodnego i rowu melioracyjnego, a popiół rozrzucić na polu. Jako że w domu było jeszcze pełno śladów krwi, to Marian poprosił o pomoc swojego wuja Henryka, będącego poprzedniego wieczoru świadkiem swojego zajścia. Ten pomocy nie odmówił i usunął pozostałe plamy piaskiem. Na koniec Marian postanowił umyć się i wyprać swoje ubrania w domu swoich rodziców. Kiedy zrobił już wszystko, co mógł, teraz pozostało mu tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń i wymyślić na tyle wiarygodną wersję, by móc wytłumaczyć się z faktu zniknięcia dziewczyn, kiedy to policja zapuka do jego drzwi. Wymyślona przez niego później wersja brzmiała następująco. W sobotę przed północą pokłócił się ze studentkami i kazał im opuścić mieszkanie, po czym te zabrały swoje rzeczy i wyszły. O dziwo zostawiły jednak swojego psa. W mieszkaniu wraz z nim był jedynie jego wuj, który nie usłyszał odgłosów kłótni, gdyż wypił wcześniej trochę alkoholu i poszedł przez to wcześniej spać. Czas mijał,
a zaniepokojeni rodzice, nie mogąc w niedzielę nawiązać kontaktu z córkami, postanowili powiadomić policję i osobiście przyjechać na ostatnie znane miejsce pobytu ich córek. Było to nieprawdopodobne do zawsze sumiennych i informujących o ewentualnych zmianach planów dziewczyn. To jeszcze bardziej wzbudzało niepokój. Tuż po zawiadomieniu policji zorganizowano poszukiwania, do których przyłączyło się również wojsko, mieszkańcy i służby leśne. A z czasem i do pomocy przyłączyli się nawet specjalnie przybywszy w tym celu policjanci z Warszawy. W sumie łącznie ponad 200 osób skrupulatnie przeszukiwało tereny Puszczy Noteckiej, licząc, że odnajdą zaginione studentki. Mimo wykorzystania wszelkich możliwych środków, w tym psów tropiących, kamer termowizyjnych czy helikopterów, poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Kolejnym z podjętych kroków było poproszenie o pomoc media. Być może ktoś mógł wcześniej widzieć zaginione i wiedzieć, co się z nimi stało. O tej sprawie można było również usłyszeć w jednym z odcinków popularnego programu telewizyjnego pod tytułem 997. Za wskazanie pobytu zaginionych lub wskazanie miejsca ukrycia ich ciał wyznaczono nawet nagrodę w wysokości 20 milionów złotych, z czego do sumy tej rodzice Iwony dorzucili kolejne 10. Więc w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, o ile dobrze policzyłem, wychodziłoby mniej więcej coś około 3000 złotych, co na tamte lata było dość pokaźną sumą. Wracając do śledztwa, niestety policja przeprowadziła oględziny pokoju, w którym odbyła się impreza, niedokładnie i z góry błędnie uznała, że ciał nie da spalić się w małym domowym kominku. Pozostałe ślady znalezione w domu Mariana wysłali oni do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Kolejnym z podjętych kroków było przesłuchanie mieszkańców oraz znajomych dziewczyn. Niestety i to nie pomogło. Zdecydowano się więc przeszukać pobliskie jeziora i stawy. Zadania tego podjęła się grupa płytwonurków z Poznania, na co poświęcili oni 3 tygodnie. Mimo upływających miesięcy intensywnych poszukiwań, żadne podjęte działania nie przynosiły rezultatów. Śledztwo zdawało się nie drgnąć ani o krok. Aż do momentu, gdy pewnego dnia do policji zgłosiła się osoba, twierdząca, że dostrzegła na nagraniu telewizyjnym z otwarcia nowego połączenia lotniczego między Katowicami a Frankfurtem wśród wsiadających pasażerów jedną z poszukiwanych. Niestety okazał się to jedynie fałszywy trop, dający złudne nadzieje. W końcu 30 grudnia 1993 roku prokuratura umorzyła śledztwo. Z tą decyzją jednak nie mogli pogodzić się rodzice, którzy krótko po umorzeniu złożyli zażalenie na tę decyzję. Na przełomie lutego i marca prokuratura wojewódzka w Gorzowie przejęła więc sprawę, a śledztwo zostało wznowione. Poza samymi poszukiwaniami postanowiono jednak użyć jeszcze innego sposobu. Rozprowadzono w okolicy wśród mieszkańców plotkę, jakoby policja miałaby być już w posiadaniu dowodów na to, że doszło do morderstwa. Policja miała nadzieję, że osoby odpowiedzialne za zniknięcie dziewczyn popełniły jakiś błąd. I jak się okazało, było to świetne i skuteczne przy tym posunięcie. Wspomniany wcześniej wujek, tak, ten sam, który był obecny na spotkaniu w domu Mariana, wpadł na pomysł, aby poprosić kogoś z sąsiedztwa o zapewnienie mu alibi na tamten wieczór. Gdy do tej osoby dotarły wieści o postępach policji i dowodach, jakie posiadają, niezwłocznie postanowiła sama się zgłosić i opowiedzieć o całym zajściu. Na podstawie uzyskanych informacji, policjanci postanowili wypompować wodę z pobliskiego stawu, a tam znaleźli kości należące do zaginionych dziewczyn. To wystarczyło, aby postawić Mariana i pozostałych mężczyzn przed sądem. W końcu śledztwo ruszyło z miejsca i pojawiła się nadzieja na to, że prawda wyjdzie na jaw, a w maju 1994 roku ruszył proces. Choć przez długi czas Marian S. trzymał się swojej wersji wydarzeń, popełnił spory błąd, zgadzając się na badanie wykrywaczem kłamstw. Nie wiadomo, dlaczego nie odmówił, skoro miał takie prawo. Być może łudził się, że zdołał oszukać wykrywacz. Tutaj mała ciekawostka. Owszem, zdarzały się takie przypadki, gdzie osobom badanym wariografem udawało się oszukać sprzęt. Nie jest to jednak proste zadanie, gdyż trzeba posiadać umiejętności kontrolowania autonomicznego układu nerwowego, czyli części układu nerwowego, która działa bez kontroli umysłu. Na przykład wywołuje napływanie śliny do ust, kiedy poczujemy smakowity zapach,
kontroluje bicie serca, czy też nakazuje nam wziąć oddech i tym podobne. Dodatkowo trzeba również doskonale kontrolować naturalne odruchy ciała, takie jak wiercenie się na krześle czy rozglądanie, a więc umieć zapanować nad własnymi nerwami i stresem. Do osób, którym to się udało, należał na przykład podwójny agent Elder Hames, czy też seryjny morderca Leon Ridgway. Do grona tych panów nie załapał się jednak Marian S., który nie przeszedł pozytywnie badania wariografem, co okazało się zostać najważniejszym dowodem przeciwko niemu. Dopiero kiedy znalazł się w potrzasku, pękł i przyznał się do zabójstwa, ujawniając przy tym straszną prawdę o zaginięciu studentek. Przechodząc już do rozprawy i ogłoszonego wyroku, do samego końca, nawet na rozprawie głównej, która odbyła się 9 stycznia 1996 roku, Marian S. nie przedstawił dokładnej wersji wydarzeń. Kilkukrotnie zmieniał wersję, chcąc całą winę wziąć na siebie i uchronić przed wyrokiem swojego młodszego brata. Zeznał wówczas, że całą sobotę, w którą doszło do tragicznych wydarzeń, był trzeźwy i po powrocie z Mokrzca do Zwierzyńca o 22 spotkał się na chwilę w swoim domu z Hanią i Iwoną. Po zamienieniu z nimi kilku zdań stwierdził, że najpierw wypadałoby przygotować się do imprezy i nieco się przed nią odświeżyć, tym bardziej, że najwidoczniej dziewczyny zjawiły się przed czasem. Udał się w tym celu do domu swoich rodziców, aby móc wykąpać się i przebrać w inne ubrania. Kiedy po niespełna godzinie do nich wrócił, między nim a Hanią rozpętała się kłótnia. W obronie Hani zainterweniowała Iwona, nakazała umilknąć Marianowi, a kiedy on jej nie posłuchał, ta psiknęła w jego stronę gazem, co zadziałało na niego jak płachta na byka. Niewiele myśląc, pod wpływem złości, uderzył dziewczynę. Kiedy Iwona upadła, uderzyła głową o kant kominka. Marian natychmiastowo podszedł sprawdzić, czy nic się jej nie stało. Zauważył, że jej głowa była miękka, a wokół było dużo krwi, a sama dziewczyna już nie żyła. Hania na wieść o śmierci swojej przyjaciółki natychmiastowo chwyciła za nóż leżący na stole i zaatakowała Mariana. Ten wytrącił jej nóż z dłoni, po czym kopnął prosto w szyję. Siła uderzenia była tak duża, że Hania aż przeleciała przez stół. Jak się okazało, kopnięcie było tak niefortunne, że wystarczyło, aby ją pozbawić życia. Niewiele myśląc, Marian, spanikowany obrotem wydarzeń oraz możliwymi konsekwencjami, postanowił wrzucić ciała do kominka i pozbyć się dowodów. W zeznania te prokuratura jednak nie dała wiary i skazała Mariana S. na 25 lat więzienia, jego brata Józefa na 15, a ich wuja Henryka P. za pomoc w zacieraniu śladów na 3 lata. Wyroku nie uniknął także ich znajomy, Piotr A., będący świadkiem całego zajścia i za niepowiadomienie o zabójstwie oraz składanie fałszywych zeznań, został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Na dziś to by było na tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o tej sprawie i o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję również za poświęcony odcinkowi czas. Mam nadzieję, że się podobało i nie był to czas stracony. Przypominam jak zwykle, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu odcinków, zawsze podaję w opisach. Poza subskrypcją kanału na YouTube, zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. Założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia, link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!